Staromiejski Dom Kultury realizuje projekt pod tytułem Ślady na Starówce. To jest projekt skierowany do młodzieży. Zadaniem naszym jest przybliżyć młodzieży czas odbudowy Starego Miasta poprzez ich własną twórczość plastyczną, fotograficzną, filmową. Będą poznawać, jak się żyło w tamtym czasie, jak po kolei była odbudowana Starówka, jak ludzie się ubierali. Ważne jest to, że wszystkie prace plastyczne, fotograficzne, filmowe, realizowane w ramach warsztatów, będą później na Starówce prezentowane. I wszyscy spacerowicze będą mogli po pierwsze wysłuchać pewnej prezentacji słownej na temat tego, jak była odbudowana Starówka, ale będą mogli też założyć kostium, będą mogli wziąć rekwizyt, będą mogli się sfotografować właśnie w ramach tego takiego żywego kadru. Się wykładem na temat mody przełomu lat 40. i 50. w Polsce. Poza wykładem i wprowadzeniem do samego tematu, uczniowie, którzy przyjechali na warsztaty, mają też do zrealizowania mały projekt. I podczas tego projektu projektują cztery sylwetki. Jedne inspirowane latami 40., drugie latami 50. w Polsce. Dodatkowo każda z grup stworzy okładki własnego magazynu.